dzisiejszym społeczeństwie coraz większą uwagę przywiązuje się do kwestii inkluzji i dostosowania systemu edukacyjnego do różnorodnych potrzeb uczniów. Jedną z grup, która wymaga szczególnego uwzględnienia, są uczniowie ze spektrum autyzmu. Czy polskie szkoły są dostosowane do ich potrzeb? Moim zdaniem niestety nie. W wielu szkołach w Polsce brakuje wykwalifikowanych nauczycieli, pedagogów specjalnych i innych specjalistów przeszkolonych w obszarze pracy z uczniami z autyzmem. Główną przyczyną są niskie zarobki. Wielu nauczycieli pracuje znacznie więcej godzin niż wynika to z oficjalnego etatu. Przygotowanie lekcji, sprawdzanie prac domowych, a także zajmowanie się sprawami uczniów poza lekcjami to często nierejestrowane godziny pracy, co sprawia, że efektywne wynagrodzenie godzinowe jest jeszcze niższe. Do tego niewspółmierna odpowiedzialność, jak i niska pozycja społeczna zawodu. Problemy z dostosowaniem polskich szkół do potrzeb uczniów z autyzmem wiążą się w dalszym ciągu z niskim poziomem świadomości społecznej. Pomimo postępu w edukacji i podnoszenia świadomości na przestrzeni wielu, wielu lat, w społeczeństwie nadal występują istotne luki w zrozumieniu i akceptacji osób z autyzmem. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak zróżnicowane mogą być objawy autyzmu i jak bardzo różnią się między poszczególnymi osobami. Brak zrozumienia tego spektrum może prowadzić do stereotypowego postrzegania uczniów, co wpływa na ich integrację w klasie. Niska świadomość społeczna na temat autyzmu może prowadzić do wzmacniania stereotypów i uprzedzeń wobec danego ucznia. Niektórzy rodzice dzieci neurotypowych obawiają się, że obecność dziecka z autyzmem w klasie może wpływać na bezpieczeństwo innych dzieci. Są niechętni wobec integracji dzieci z autyzmem. Obawiają się, że obecność dziecka w klasie może wpływać negatywnie na jakość nauczania i uwagi poświęconej pozostałym uczniom, w tym ich własnym dzieciom. Jednak ważne jest zaznaczenie, że integrowanie dzieci może przynieść liczne korzyści dla każdej ze stron. Wspólna edukacja sprzyja rozumieniu różnorodności, uczy empatii i pomaga w rozwijaniu umiejętności społecznych u wszystkich dzieci. Edukacja społeczeństwa na temat autyzmu jest kluczowa w przełamywaniu stereotypów i budowaniu akceptacji. Wprowadzenie działań edukacyjnych może przyczynić się do zmiany perspektyw i ograniczenia oporu rodziców. Polskie szkoły często borykają się z wyzwaniem dostosowania się do potrzeb uczniów z autyzmem, także z powodu dużej liczebności klas. Ogranicza to nauczycielom możliwość indywidualizacji procesu nauczania. Dla uczniów z autyzmem, którzy często potrzebują spersonalizowanego podejścia, brak wystarczającej uwagi od nauczyciela może stanowić wyzwanie. Duże klasy mogą prowadzić do trudności w efektywnym zarządzaniu zachowaniem uczniów, zwłaszcza jeśli nauczyciel musi jednocześnie zajmować się dużą liczbą uczniów. Dla niektórych utrzymanie spokojnej atmosfery w klasie i zminimalizowanie bodźców sensorycznych jest kluczowe. Nauczyciel ma też ograniczoną możliwość zauważenia indywidualnych potrzeb ucznia z autyzmem. Często wymaga on dodatkowej uwagi, dodatkowych wyjaśnień i wsparcia, co w dużych grupach może być trudne do zrealizowania. Mówiąc o dużej liczebności klas, nie sposób nie wspomnieć o nadmiernej ilości bodźców. W typowym środowisku szkolnym występuje bardzo dużo bodźców sensorycznych, takich jak jaskrawe światła, intensywne kolory, silne zapachy czy zbyt głośne dźwięki. Dla uczniów z autyzmem, którzy często mają nadwrażliwość sensoryczną, te bodźce mogą być przytłaczające i utrudniać im skupienie uwagi na nauce. Jednym z najbardziej powszechnych i dokuczliwych czynników w środowisku szkolnym jest hałas. Z badań wynika, że jego poziom w szkołach podstawowych jest około 5 dB wyższy niż w szkołach ponadpodstawowych. Niekorzystne warunki akustyczne tłumaczy się przepełnieniem szkół, niewłaściwymi rozwiązaniami architektonicznymi czy też niewłaściwym zorganizowaniem czasu wolnego uczniów.
Wysoki hałas jest problematyczny dla wszystkich, a tym bardziej dla uczniów, którzy są nadwrażliwi na dźwięki. Hałas może prowadzić do trudności w koncentracji uwagi, zrozumieniu mowy czy kontrolowaniu emocji. W kontekście dostosowania szkół koniecznym, ale często tylko w teorii, wymogiem jest pokój czy miejsce wyciszeń. Dla uczniów z autyzmem, którzy często są wrażliwi na bodźce sensoryczne i mogą doświadczać trudności w regulacji emocji, dostęp do spokojnych przestrzeni jest kluczowy. W kontekście szkół, które zmagają się z ograniczonym budżetem, dostosowanie do potrzeb uczniów z autyzmem może być finansowo wymagające. Mimo, że na każde dziecko objęte edukacją, szkoła otrzymuje tzw. subwencję oświatową. W przypadku dziecka z autyzmem subwencja jest aż 9,5 razy większa. Wyzwaniem dla szkół jest znalezienie i zatrudnienie odpowiednich specjalistów. Czasami zakup specjalistycznego sprzętu, dostosowanie sal lekcyjnych, a także tworzenie i utrzymanie programów wsparcia dla uczniów, takich jak terapie czy zajęcia dodatkowe. Wymaga to wszystko dodatkowych środków finansowych. Często jednak szkoły borykają się z ograniczonymi zasobami, co utrudnia wdrożenie pełnowartościowych programów wsparcia. Dostosowanie infrastruktury szkolnej, takie jak strefy spokoju, odpowiednie oświetlenie czy akustyka sal lekcyjnych, aby zaspokoić potrzeby uczniów, wiąże się także z dodatkowymi kosztami. Brak spójnych standardów dostosowania może prowadzić do tego, że uczniowie z autyzmem otrzymują nierównorzędne wsparcie w różnych placówkach edukacyjnych. Wprowadzenie jednoznacznych standardów dotyczących dostosowań edukacyjnych i środowiskowych mogłoby pomóc w zapewnieniu równości dostępu do edukacji dla wszystkich uczniów. Realizacja tych elementów wymagałaby zaangażowania szkoły, personelu, rodziców i całej społeczności lokalnej. Ważne jest, aby pamiętać, że podejście jednego rozmiaru dla wszystkich nie jest odpowiednie dla uczniów z autyzmem. Dlatego elastyczność, zrozumienie i indywidualizacja są kluczowe dla stworzenia idealnej przestrzeni edukacyjnej dla uczniów. A czy Waszym zdaniem szkoły są dostosowane do potrzeb uczniów z autyzmem? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii w komentarzu pod filmem.